Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W ostatnim odcinku naszego programu apelowaliśmy o właściwe zachowanie kierowców na przejściach dla pieszych na ulicy Armii Krajowej. I co? Dwa dni po niedzielnej premierze naszego odcinka doszło tam do bardzo poważnego wypadku. 2 grudnia 2014 roku w godzinach wieczornych doszło do wypadku drogowego, gdzie kierujący samochodem Volkswagen nie zachował szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych i potrącił pieszą. Piesza kończyła przechodzenie. Wiemy o tym, że nie było żadnych śladów hamowania, czyli kierowca bez hamowania uderzył przechodzącą pieszą. Piesza doznała ciężkich obrażeń ciała, przebywa w szpitalu, natomiast kierującemu zatrzymaliśmy uprawnienia do kierowania. No, co zrobić, żeby kierowcy posłuchali tych naszych apeli? Nie wiem. Nie chcą słuchać naszych apeli, a przede wszystkim nie chcą czytać przepisów, zastanowić się nad nimi. Na kursie, na prawo jazdy jest to przecież dokładnie omówione. No tylko, że my po zdobyciu prawa jazdy wyrzucamy z siebie tę wiedzę. My nie chcemy jej posiadać. Ona tak jakby nas uwierała. Spróbujmy teraz zasymulować tę sytuację. Pojadę nielegalnie lewym pasem, no ale wybaczcie mi to państwo, bo nie ma nikogo na prawym pasie, ale tak właśnie było. No więc jedziemy lewym pasem, jadę w tej chwili z prędkością 50 na godzinę. Przed przejściem powinienem rozejrzeć się. No tego zabrakło. Brak zainteresowania przejściem, brak zainteresowania oznakowaniem, wyraźnym oznakowaniem przejścia, pionowym i poziomym. Brak obserwacji zachowań pieszych, brak zmniejszenia prędkości. Ten wypadek, który wydarzył się na ulicy Armii Krajowej, no to kierowca jakby nie widział tych pieszych. No właśnie, czy był zagadany, zamyślony? Piesi, którzy tam byli, przechodzili przez przejście. Swoją drogą, dlaczego jechał lewym pasem, a nie prawym? Kolejny błąd, kolejne stosowanie przepisów. Przechodzenie przez jezdnię w Polsce na przejściu dla pieszych może pozbawić życia. No, tak z tego wynika. No, czy jakieś wnioski zostały wyciągnięte? O wypadku pisały gazety. Nie zostały, proszę państwa. Jestem dalej wyprzedzany, popatrzcie państwo. Bezrefleksyjnie, bezkrytycznie. Prowadząc samochód, jakby nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ludzkie życie, nie tylko nasze, ludzkie życie zależy od naszej postawy. No jak widać, tych wypadków na przejściach dla pieszych, i nie tylko na przejściach dla pieszych, jest ciągle mnóstwo. Jest naprawdę niedobrze, jest niebezpiecznie na polskich drogach, a warunki coraz trudniejsze. Zbliża się piesza, no czy to tak trudno zwolnić? Oczywiście piesza bardzo ostrożnie wchodzi, no ale wystarczyło zwolnić, popatrzcie państwo, i teraz przyspieszam. No czyżby nie mogło tak to funkcjonować? No chyba by mogło, tylko musimy tego chcieć. Kierowcy, musimy chcieć tak się zachowywać. My po prostu nie chcemy zrozumieć tego, że będąc pieszym, będziemy mieli problem z przekroczeniem jezdni, w tym dużym natężeniu ruchu. My musimy zmienić nasze podejście, bo na tym przejściu dla pieszych, tym czy innym, może zginąć nasze dziecko, nasza babcia czy my sami. Zrozummy to, kierowcy. A teraz kolejny przykład na nieprzestrzeganie przepisów. Jesteśmy w Michałowicach na drodze, która prowadzi do Kielc, a później do Warszawy. I tutaj niemal codziennie dochodzi do wypadków. No to jest zdumiewające, co ci kierowcy tutaj wyprawiają. Słynne serpentyny michałowickie. Jest ograniczenie prędkości, nawet lekko nadmiarowe. Ale my tutaj jeździmy 70-80 km na godzinę. Lądujemy na dachach, w rowach, zderzamy się. Obrażenia są czasem poważne, a samochody kompletnie zniszczone. Spotkaliśmy tutaj pana, który mieszka obok i jednocześnie jest strażakiem i bardzo często przyjeżdża do tych rozbitych samochodów. Często to się zdarza? Oj, bardzo często. No nieraz jest tak, że powiedzmy, że mamy tydzień przerwy, a nieraz jest tak, że codziennie. Nieraz jest 2 razy dziennie, 3 razy dziennie zdarzało nam się też wyjeżdżać tutaj. Także no ten zakręt, poślizgi, wpadają samochody do rowu, a na dole no jednak jest takie drastyczniejsze czołowe i boczne uderzenia. Te samochody są często w strasznym stanie. Często nam się zdarza wycinać poszkodowanych samochodów. No zakręty są jakie są. No teraz przez to, że tam jest ograniczenie prędkości, jednak jest mniej tych wypadków. I za moment, zgodnie z oznakowaniem, zaczną się 2 pasy ruchu. Kończy się obszar zabudowany. Możemy już lekko przyspieszać, za chwilę jeszcze bardziej. Przyspieszamy do 70 na godzinę, oczywiście
nie ma obowiązku tak jechać, ale mamy taką możliwość. I to jest ten teren do wyprzedzania. Tutaj łuk jest bardzo niewielki, dwa pasy ruchu. Spokojnie możemy wyprzedzić tych wolniej jadących, tych, którzy pod górę szczególnie mają jakieś większe kłopoty. Rozumiem, przede wszystkim ciężarówki. I tyle, proszę Państwa. Tu już zakaz wyprzedzenia przez ciężarówki. 50 i dalej nawet 40 dana raz względu na jakieś tam małe osuwisko, a dwa, że 50 nie skutkowała, bo my jeździmy tutaj 80, pędzimy i mamy problemy z utrzymaniem się na drodze, utrzymaniem się na jezdni na tych zakrętach. Tu jest pierwszy zakręt i informacja. Pas ruchu się za chwilę skończy, zmieni pas. Oczywiście, jeżeli wyprzedzamy ciężarówkę, jeszcze możemy kawałek pojechać. Mamy to jeszcze obliczone. Ale czy ja musiałem tutaj zostać wyprzedzony, jadąc z taką prędkością? Nie. No ale CB radio wskazuje na niestosowanie się do przepisów. I to jest to niebezpieczne miejsce. Ten lejek tutaj, zaczynam brakować miejsca, kręcimy gwałtownie kierownicą, hamujemy na ściskie nawierzchni, a było ostrzeżenie przed tą ściską nawierzchnią. Wylatujemy tutaj jeden w drugiego, jeden za drugim. Ciągle są tutaj wypadki. Na ograniczeniu, gdzie jest 40, jechał pan 76. Ważnie gdzie, tam na zakręcie, ale to wyprzedzałem przecież. Tylko, że ja wyprzedzałem wtedy samochód. No ale manewr wyprzedzania, proszę pana, nie jest manewrem koniecznym. Ma na wysokości 300 zł i 6 punktów karnych. Na czym polega problem z tą drogą? Dlaczego tutaj tak często dochodzi do wypadków? Do wypadków dochodzi dlatego, że kierowcy jadą zbyt szybko wtedy, kiedy tutaj nawierzchnia jest śliska. Większość z nich po prostu nie radzi sobie z zakrętami, które są do przejechania. Najczęściej do zdarzeń drogowych dochodzi na łuku drogi w prawo. Właśnie na tym łuku, na którym się znajdujemy, to jest ten łuk drogi. Kierowcy, którzy wyprzedzają pojazdy, gdy zauważają, że pas ruchu kończy się, a mają dużą prędkość, gwałtownie zjeżdżają na prawy pas ruchu, wpadając w poślizg. Te auta najczęściej wjeżdżają do rowu po prawej stronie. Na serpentynach jechał pan 84, czyli 44 za dużo. Ponadto nie korzysta pan z świateł mijania. Nie korzystał bez pan. Świateł? Tak. Mandat 400 zł i 10 punktów karnych. Tutaj jest ograniczenie do 40 km na godzinę. Jest ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Ono wynika przede wszystkim z tego, że ta droga biegnie po tak zwanym osuwisku czynnym. Wielu kierowców w ogóle praktycznie rzecz biorąc nie zwraca uwagi na to ograniczenie prędkości. Ta droga jest nadzorowana, można powiedzieć, w sposób stały. Od czasu do czasu przeprowadzamy na niej wzmożone działania. W miejscu, gdzie prędkość ograniczona jest do 40, jechał pan 62 na godzinę. Mandat od 100 do 200. I punkty 4. Nakładam na pana mandat w wysokości 200 zł i 4 punkty. Z uwagi na to. Tak, o 200, bo wiezie pan dzieci, proszę pana. Rozumiem, okej, dobrze. Jest pan kierowcą, który posiada kategorię D i od takiego kierowcy troszeczkę więcej się wymaga. Odpowiedzialności, bo wiezie pan małe dzieci. No i mamy znowu grupę samochodów. Mamy wyprzedzającego. No i teraz pytanie, czy musi jeszcze wyprzedzić ten samochód dostawczy? Mam wątpliwość, skoro ta strzałka tutaj wskazuje, że pas się kończy, myślmy o tym, że mamy wracać na prawy pas. Jeżeli wyprzedzamy coś dłuższego, dobrze, jeszcze kawałek lewym pasem i wracamy na prawy pas, żeby ta zmiana nie odbyła się w ostatnim możliwym momencie, tam gdzie już brakuje nam po prostu miejsca na jezdni. No i wychodzi tutaj to, że jesteśmy generalnie mistrzami długiej prostej, a jak przychodzi do zakrętu, a jeszcze trzeba zmienić pas ruchu, no to mamy problemy. Ograniczenie do 40. Jedzie pani z prędkością 72 na godzinę. 40 lat. Dobrze, niech pani przygotuje jeszcze to prawo jazdy. Nigdy nie dowód przekroczyłam. Osobisty. Nigdy. Boże, tak się blokła przede mną, tak pod górę, no i tak mnie sprowokowała. Proszę Państwa, pytanie, czy ta 40 pod górę musi tutaj być? Nie musi, ale zarządca drogi uznał, że ta 40 może spowoduje spowolnienie prędkości. Myślę, że 50 byłaby tutaj właściwsza, no ale przy 50, która tutaj była, ciągle wypadaliśmy. No to jaka reakcja zarządu drogi? Zmniejszenie prędkości. Nie lekceważmy tych ograniczeń prędkości. Nie lekceważmy niebezpieczeństwa. Jak widać, jeździmy zupełnie odwrotnie. Lekceważąc ograniczenia prędkości, lekceważąc bezpieczeństwo. Jedzie pan 70 na godzinę, czyli o 30 za dużo. Jechał pan prędkością 73. Ile? Jechał pan 77, jechał pan prędkością 81. Poruszał się pan po powierzchni wyłączonej ruchu. Nie korzysta pani z pasów bezpieczeństwa.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.